A dzisiaj na naszej modelce Oldze zaprezentuję bardzo wiosenny, dzienny, delikatny makijaż, który będzie w kolorowej wersji. Ponieważ wiosna i lato, nadchodzący sezon 2013, to feria bardzo wyrazistych, dominujących kolorów. Olga ma dosyć jasny, delikatny typ urody, klasyczne polskie lato, można by powiedzieć. Dzięki temu możemy się pobawić z chłodnymi barwami i wyrazistymi kolorami, które będę stosować w makijażu oka. Tak więc pierwszy makijaż i pierwsza stylizacja w wersji dziennej, kolorowej, mocno rozświetlonej. Będziemy bazować na kolorowym makijażu oka i delikatnych, pastelowych ustach. Na początek zacznę wykonywać naszą stylizację od pielęgnacji. Na całą twarz nałożę krem pod oko, balsam na usta i wtedy dopiero przejdziemy do nałożenia podkładu. Kiedy została już nałożona całościowa pielęgnacja twarzy oraz baza pod podkład, dobieramy kolejny element, czyli odcień podkładu. Tym razem zastosuję mineralny podkład Oriflame Jordani Gold. Będziemy go aplikować przy użyciu pędzla, nanosząc produkt od górnej partii twarzy w kierunku szyi. W chwili, kiedy już podkład został nałożony, jak można było zauważyć, celowo ominąłem okolice dolnej i górnej powieki, nie nakładaliśmy tam podkładu. Na górną i dolną powiekę nałożę rozświetlający korektor Jordani Gold. I na zakończenie korektorowania twarzy nałożę jeszcze korektor punktowo. Dla stworzenia matowego efektu po nałożeniu podkładu i korektora zastosuję matujący, kompaktowy puder Studio Artist. Kolejnym elementem makijażu Olgi będzie delikatne wyprofilowanie brwi. Raczej w sposób naturalny, troszeczkę przyciemnimy, ponieważ Olga ma dosyć jasny kolor włosów. Tak więc brew w bardzo naturalny sposób będzie podkreślona. Do makijażu oczu użyję najnowszej serii Vermi i dwa kolory, jeden jaśniejszy w srebrzystym odcieniu, a drugi bardziej błękitny, by dopasować makijaż właśnie do chłodnego typu urody Olgi oraz do koloru koszuli, jaki dzisiaj ma na sobie. I teraz drugi z kolorów, czyli niebieski. Teraz już używamy cieńszego pędzelka. Będziemy go aplikować w zewnętrznej części oka, obrysowując zarówno 3/4 górnej, jak i 3/4 dolnej powieki. Ostatnim kolorystycznym elementem makijażu górnej i dolnej powieki będzie właśnie ciemno-niebieski kol, który nałożę zarówno na górnej powiece w formie kreski i na dolnej. I na zakończenie makijażu oka tuszujemy górne-dolne rzęsy. Zastosuję maskarę Oriflame Jordani Gold. Kiedy już oko mamy gotowe, przechodzimy do rozświetlenia i ożywienia twarzy. W tym celu zastosuję rozświetlające w różowym odcieniu perełki Jordani Gold oraz pędzel do nakładania różu. By dopełnić ten delikatny, pastelowy look Olgi, nałożę lekko połyskującą w
pastelowym różu w szminkę nowość, czyli Oriflame Jordani Gold seria diamentowa. I finalizując makijaż na zakończenie odrobina połysku i błyszczyk na nałożoną wcześniej szminkę, również w jasnym pastelowym kolorze seria Verini. Stylizacja Olgi została już zakończona, czyli bardzo delikatny pastelowy makijaż w chłodnych odcieniach. Błękitne oko, modne w sezonie wiosna-lato 2013, rozświetlone, połyskujące różowym odcieniem kości policzkowe oraz pastelowe, błyszczące usta. Ta szybka przemiana Olgi w wersję wieczorową, bardziej zdecydowaną, mniej romantyczną, z użyciem cieńszego pędzelka nakładamy mocniejszą warstwę niebieskiego koloru na górnej powiece. Na zakończenie obrysujemy oko ciemnogranatową kredką Verini. Na zakończenie będę malować usta Olgi, stosując ponownie szminkę Jordani Gold serię Diamonds. Będzie to kolor taki ciemniejszy, bardziej wyrazisty, jagodowy. Cały wizerunek Olgi został dopełniony bardzo wyrazistą, dosyć rockową fryzurą. Makijaż to ciemne, kobaltowe oko stworzone z paru elementów, czyli ciemnej granatowej kredki, połyskującego niebieskiego cienia. Usta to najnowsza seria Oriflame Jordani Gold Diamonds w odcieniu ciemnej jagody. Z takim wizerunkiem, myślę, Olga bez problemu mogłaby udać się na wieczorową, wiosenną imprezę. Dziękuję.